Cześć Maryi, cześć i chwała! Drodzy czciciele Matki Bożej, witajcie! Pewnego czasu, głosi legenda, zaczęli pojawiać się w niebie nieproszeni goście. Pan Jezus bardzo się tym zaniepokoił. Zaczął upominać świętego Piotra, klucznika niebieskiego, że źle wypełnia swoje obowiązki. Piotr przyrzekł poprawę, ale nieproszeni goście zjawiali się w niebie nadal. Wtedy Pan Jezus zdecydował się na ostateczną rozmowę z Piotrem. Powiedz, dlaczego tak się dzieje? To nie moja wina, panie, ale nie śmiem mówić. Mów, bo sprawę trzeba wyjaśnić. Jestem człowiek stary i zdarza się, że pilnując bram nieba czasami zasnę. Wtedy ktoś wyciąga mi klucze z kieszeni i wpuszcza tych ludzi do nieba. A kto to taki, czy wiesz? Kiedyś, gdy obudziłem się, zauważyłem, że była to twoja matka. A ci nieproszeni goście to Polacy, ludzie z jej umiłowanego narodu. Wy domyślacie się, co autor tej legendy chciał nam powiedzieć? Maryja jest pełna dobroci, nie tylko lituje się nad losem ludzi, ale także śpieszy im z pomocą. Każdy z nas ma obowiązek dochowania wierności Jezusowi i Jego Matce. I to zawsze i wszędzie. Dochować wierności to znaczy wypełniać przykazanie miłości Boga i bliźniego oraz trwać na modlitwie. Gorącymi czcicielami Maryi są nasze kochane babunie, które nawet krzątając się przy domowych zajęciach nucą półgłosem godzinki lub odmawiają różaniec. Kiedy my jesteśmy wiernymi czcicielami Matki Najświętszej?
wtedy, gdy czynimy wszystko, aby jej nie zasmucić, nie sprawić przykrości, a zasmucamy, popełniając grzech lub krzywdząc innych ludzi, a przecież jesteśmy wielką rodziną Bożą. Zanim coś zrobię, pomyślę wcześniej, czy to się będzie podobało Matce Bożej, a zwłaszcza Jezusowi. To Jezus z wielką miłością spoglądał na dzieci, brał je na ręce i błogosławił je. Dziękujmy Jezusowi za Jego dobroć i miłosierdzie. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im nigdy tego. Miłujcie wszyscy się wzajemnie, a dostąpicie królestwa mego. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im nigdy tego. Miłujcie wszyscy się wzajemnie, a dostąpicie królestwa mego. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Radośnie mówił, nakładał ręce na główki dzieci, niezwykle chętnie je błogosławił. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im nigdy tego. Miłujcie wszyscy się wzajemnie, a dostąpicie królestwa mego. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im nigdy tego. Miłujcie wszyscy się wzajemnie, a dostąpicie królestwa mego. Wpatrzeni w Pana Jezusa, tulącego i błogosławiącego dzieci, naśladujmy Jego miłość do każdego człowieka i okazujmy ją naszym bliźnim, naszym siostrom i braciom. Ochotnie dzielmy z nimi codzienne troski i radości. Naszym kochanym rodzicom, dziadkom, rodzeństwu i innym domownikom okazujmy posłuszeństwo. Nauczycielom, katechetom i wychowawcom wyrażajmy szacunek. Wobec koleżanek i kolegów bądźmy ufni i przyjacielscy. Dla ludzi biednych, starych, chorych i potrzebujących pomocy bądźmy dobrzy i szlachetni. Niech słowa chorego napisane w szpitalu poruszą nasze serca i zachęcą do modlitwy za chorych. Pana o powrót do zdrowia, dał mi kapłanka.
Dzielmy się z innymi miłością, obdarzajmy się uśmiechem. Oto zadanie na najbliższe dni. Prosiłam.